Oglądy i osądy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed chwilą rozmawialiśmy z nauczycielką z Zespołu Szkół Ekonomicznych, która zbudowała potężną strukturę wolontariacką. Chce się nauczycielom, chce się uczniom. Dużo jest takich szkół? Myślę, że coraz więcej. E, wolontariat w szkołach się rozwija, młodzi ludzie chcą być wolontariuszami. Na pewno dużym wyzwaniem jest przed nami profesjonalizacja i budowanie takich stałych struktur, tak, bo bardzo często w tych szkołach ten wolontariat jest akcyjny. E, ja no myślę, w tym że... przypadku jest i akcyjny i stały. Tak, natomiast na pewno nie we wszystkich placówkach, tak, to dużo zależy od lidera, nauczyciela, który pojawia się w danej szkole i chce tak naprawdę społecznie i wolontariacko również. Społecznie poświęcić czas tej młodzieży, a myślę, że młodzież tego bardzo potrzebuje w dzisiejszych czasach. A co młodych motywuje? Miejsce w CV? Ja, myśl, Wpis, no, ja myślę, że zależy na którym etapie, tak, Coraz częściej rzeczywiście młodzi ludzie w szkole średniej zaczynają myśleć o tym, że no, muszą budować swoją karierę, tak, swoje wpisy w CV. Co prawda nie doczekaliśmy się jeszcze takich czasów, jak w Stanach, że ci, którzy, nie wiem, udzielają się w samorządzie szkolnym i tak dalej, są bardziej preferowani przez uczelnie. U nas tego nie ma i myślę, że tutaj warto by było nad tym pomyśleć. Natomiast bardzo często to jest tak, że tworzy się fajna paczka przyjaciół, tak, robimy fajne rzeczy, a z drugiej strony młody człowiek jest człowiekiem wrażliwym, tak, na krzywdę innych i bardzo często chce pomagać, chce się angażować. Ważne, żeby ten kierunek jego działania dobrze ukierunkować, dać mu przestrzeń, możliwość do takiego działania i pokazać spektrum wolontariatu, tak, że to jest to naprawdę różne obszary aktywności, różnych rzeczy możemy robić, różnych rzeczy się uczyć. To o czym Pan mówił, bez lidera ani luz. ktoś musi tę ścieżkę pokazać. Absolutnie nie, nie da się, tak, ja myślę, że młodzi ludzie w szkołach szczególnie nie są w w stanie stworzyć takiej struktury samodzielnie. Potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi, wskaże kierunek, czasem podpowie, czasami pomoże, ale też będzie takim opiekunem, aniołem stróżem, który będzie nad nimi czuwał, żeby byli bezpieczni. A wolontariat to jest coś takiego, co zostało wpisane w, jakby w plany rozwojowe szkoły? E, no w tej chwili, o ile mi wiadomo, szkoły powinny w swoich statutach mieć odniesienie do wolontariatu szkolnego. Taki jest kierunek Ministerstwa Edukacji. Ja myślę, że to dobrze, tylko ważne też, żeby stworzyć właśnie taką strukturę. Jak to powi Powinno wyglądać, jak to powinno działać, jak funkcjonować tak zwane standardy, tak? No bo z wolontariuszem to jest troszkę tak, na początku mamy entuzjazm, zaczynamy, udaje się, i w pewnym momencie przychodzi taki moment pewnie refleksji, może nawet wypalenia. Dobra, ale co ja z tego mam? Tak, to się pojawia. I tutaj właśnie ta niezmiernie ważna rola koordynatora wolontariatu, tak? osoby, która cały czas pracuje na motywacji, czasami pomaga takiej osobie w sytuacji trudnej, no bo zakładając, że młody człowiek, nie wiem, trafia do hospicjum, tak? gdzie spotyka się ze śmiercią, e, z kalectwem, tak? z niepełnosprawnością, bardzo często z mojego doświadczenia, kiedyś tym wolontariatem koordynowałem w Opolu, to są ludzie, którzy mówią, przechodzą, no mnie to boli, ja nie mogę temu, tej osobie pomóc. I też niezmiernie ważne jest, żeby w takich centrach, tak, była zapewniona pomoc, nie wiem, psychologa, tak, innych osób, które mają jakieś doświadczenie, a tego nadal brakuje. Tak. Nadal czy w województwie opolskim, czy w szkołach nie ma takiego systemu, tak, wsparcia wolontariuszy w pełnym tego słowa znaczeniu. A wolontariat się rozwija? Różnie, tak jakby według danych GUS-u w 2015-2016 8,5% społeczeństwa polskiego deklarowało angażowanie się w wolontariat. GUS nawet pokusił się o przeliczenie na ile to jest etatów, tak? Te godziny wypracowane to było 105, ponad 150 tysięcy etatów w Polsce. Natomiast niewypłaconych, no, niewypłaconych oczywiście, no. tak? Ta ochotnicza to, praca. E, ochotnicza to. praca. Natomiast no, e, no jest to wymierny efekt, tak wkładany i w gospodarkę, w pomoc społeczną, i tak dalej. E, natomiast ja myślę, że mm, możemy dalej mówić o pewnym kryzysie wolontariatu. Bo z jednej strony, tak kryzys w ogóle wartości w naszym zwariowanym świecie, tak brak autorytetów, wzorców, e, nieliczne osoby można było wskazać, trochę brak e, promocji wolontariatu. Bo, e, nie wiem, o tym się nadal zbyt mało mówi. Bardzo często ci ludzie, którzy angażują, są liderami, tak? są wolontariuszami, nie chcą o tym mówić. Tak? Mówią, nie, ja to robię z potrzeby serca, nie chcę się tym chwalić. Czyli taki powiedziałbym, hmm, skromny społecznik. Tak, tak, ale z drugiej strony, no, jak zachęcać innych, jak nie świadczyć sobą. Tak? Te e, świadectwa są moim zdaniem najważniejsze, szczególnie jeżeli mówimy o młodych e, ludziach, to te świadectwa dla nich naprawdę jakby działają. Więc myślę, że. Niezmiernie ważna jest ta promocja. No wspomniał Pan o takiej profesjonalizacji wolontariatu. Na czym miałoby to polegać? Ja myślę, że warto by było stworzyć takie miejsce, tak, gdzie po pierwsze wolontariusze mieliby właśnie wsparcie jakichś specjalistów w razie potrzeby psychologa, pedagoga, być może jakichś innych specjalistów, tak, gdzie mieliby jakieś szkolenia. Myślę, I to już że... niekoniecznie wolontariackie wsparcie. Dokładnie tak. Ja myślę, że nie da się wszystkiego, jeżeli mówimy o profesjonalizacji, załatwić wolontariacko i społecznie. Tak. Jeżeli ci specjaliści mieliby to robić po godzinach z doskoku, to na na pewno nie byłoby to pełne wsparcie. Z drugiej strony, jeśli mówimy o wolontariacie szkolnym, no wypadałoby to skoordynować, tak, żeby nawet ci koordynatorzy wolontariatu mogli się poznać wzajemnie, żeby mogli współpracować ze sobą, tak, wymienić się dobrymi praktykami, tak? Bo Albo bardzo... wspólnie organizować akcje. Dokładnie tak. Dużą e, kolejną grupą, która jest do zaangażowania, to są osoby starsze, bo znowu wracając do statystyk gus jeżeli mówimy 8,5% społeczeństwa polskiego, nie wiem, 9,5% to e, ludzie w wieku 15-25 lat, to e, tylko 6,6% to osoby starsze w wieku 65. Plus. Co jest chyba jednym z niższych wskaźników w Europie czy na świecie. I A taka też... aktywność byłaby im jakby no przydatna po to, żeby po prostu wyrwać z domu. Dokładnie tak. Mówimy o tym, że wolontariat osób starszych się bardzo aktywnie rozwija, natomiast dalej znowu tak nie ma miejsca, czy te osoby nie wiedzą, gdzie mają dotrzeć, żeby nawet. E jeżeli chcą pomóc, nie wiedzą, tak, w które miejsce, e, jakie aspekty prawne, że umowa wolontariacka, tak, bo to wszystko niestety jest regulowane ustawą, niestety, być może na szczęście, ale za tym idzie mnóstwo papierkologii, przepraszam za kolokwializm. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Kospala, prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, żegnamy się ze słuchaczami na FM i WT, zostajemy w internecie i DAP+. No, panie prezesie, ja tak zapytam troszkę prowokacyjnie teraz, bo... Mm, ja jestem z tego pokolenia, któremu taka ochotnicza praca kojarzy się bardziej z czynem społecznym. Jak byłem uczniem podstawówki, to tak zwany wolontariat, dzisiaj byśmy powiedzieli, polegał na tym, że zwoływano nas w niedzielę, żeby dzieci nie poszły do kościoła, żebyśmy pomagali sprzątać boisko szkolne. I to pamiętam miało... te czasy. A właśnie, i to było takie. No, na czym się opiera Polska Ludowa? Na czynie społecznym, tak. Mm -hmm. Czy te y, stare wzory trochę nie ciążą nad y, wolontariatem dzisiaj? Ja myślę, że tak, że rzeczywiście bardzo często, szczególnie wśród osób starszych, tak, będzie no, czynne społeczne, no, czym jest wolontariat czynem społecznym, to, że. E, Za darmo będziesz pracował. Tak, dokładnie. E, tym bardziej w tym zwariowanym e, czasie e, i momencie, gdzie ten pieniądz jest e, bardzo kultywowany, tak? no, W społeczeństwie ciężko się dziwić dosyć biednym nadal. E, tym bardziej e, niezmiernie ważna jest promocja wolontariatu, jako nie tylko dawanie siebie, nie tylko pomaganie innym, tak, bo e, mówię wolontariat bardzo często dla niektórych osób to jest tak, pomoc osobie niepełnosprawnej, tak, nie wiem, chorej. E, wolontariat nie tylko ogranicza się do takich działań i to trzeba ludziom usmysłowić, tak, bo wolontariuszem mogę być, nie wiem, w organizacji, w administracji publicznej, w różnych instytucjach, mogę realizować swoje pasje, zdobywać swoje doświadczenie, więc również tutaj zdobywanie pewnych umiejętności. A to nie jest troszkę tak, że wolontariat, czy siła wolontariatu jest pochodną siły w ogóle trzeciego sektora, organizacji pozarządowych? Myślę, że nie, dlatego, że no, tak się trochę utarło, że tak, że wolontariat to, czy e, praca wolontariaska to jest w jakiejś instytucji. No, coraz częściej zauważymy ten kierunek, że idzie to w tak zwane ruchy społeczne, tak? czyli oddolnie ludzie się organizują. Zresztą to widać w naszym regrantingu, który prowadzimy w ramach kierunków FIO, gdzie Powstają grupy nieformalne. FIO, które czyli Fundusz Inicjatyw tak, Obywatelskich. Tak, my robimy z tego rekreanty, jako organizacja wspólnie jakby z Doliną z LGD. I tam bardzo często powstają grupy nieformalne, które chcą zrobić coś dla swojej miejscowości, dla swojego najbliższego otoczenia. I tak naprawdę nie nazywają się wolontariuszami. Są społecznikami, nie formalizują się, nie zakładają organizacji, która jest później obarczona mnóstwem papierkologii, no, sprawozdań, i innych rzeczy. Czyli skrzykują się działali. do jednego celu. Tak, Dokładnie do jednego tak. zadania. Bo chcemy, nie wiem, zrobić plac zabaw, bo chcemy uporządkować jakieś miejsca w swojej miejscowości, a być może zrobić jakieś warsztaty, tak, dla osób starszych czy innej grupy odbiorczej. No chyba u nas jest trochę trudniej, bo w takich społeczeństwach jak amerykańskie, no tam w zasadzie, no kiedyś tak przynajmniej było, każdy należał do iluś tam różnych organizacji tam społecznych, tak, od, nie wiem, od, od pokerzystów po, po kółko parafialne, a u nas zawsze było tak, że wszystko miało załatwić państwo. Mm, tak. I teraz też bardzo często mówi się, a to organizacje biorą publiczne pieniądze, więc powinny to zrobić. No trzeba by było na to trochę spojrzeć szerzej, tak? Ile tych pieniędzy publicznych dostają, co robią i na ile to wystarcza. Ale też bardzo często z jednej strony, nie wiem, organizacje opolskie w badaniach wskazują, że mają bardzo dużo członków, aktywnych i tak dalej, z drugiej strony, jak rozmawia się z tymi liderami, mówią, no nie ma z kim pracować, tak ludzie nie chcą się angażować, nie chcą wchodzić do zarządów, bo jak zaczynamy im tłumaczyć, jakie obowiązki na siebie biorą, jaką odpowiedzialność, to mówią, to nie, to ja tego nie chcę. To nie będę bardzo często własnym majątkiem ręczył za działalność organizacji. Tak, Więc bardzo często te działania organizacji... Czy przepisy paraliżują w jakiejś Myślę, że tak, że organizacje w tej chwili bardzo często no, są przeregulowane różnymi przepisami, które ich dotyczą. Tych ustaw, które można było wymieniać jest mnóstwo. Dużo było dzisiaj mowy o tym, że wolontariat trzeba promować. Mamy świetną okazję, właśnie promowaliśmy dwukrotnie dzisiaj na antenie Radio Opole. Glądy i osądy.